Jest taka legenda, która mówi o tym, że dawno, dawno temu na pograniczu kraju Wiślan była kraina olbrzymów. Mieszkało tam 77 olbrzymów, a każdy z nich rządził 77 krainami. Ich królem był król Karpus, największy i najmądrzejszy z nich. Olbrzymy były mądre, znały się na nauce, na astronomii, na przyrodzie, a także miały magiczne moce. Między innymi, kiedy mówiły tak, wyrastały wielkie góry, a kiedy mówiły nie, pojawiały się doliny. Ale olbrzymie były mądre i umówiły się, że zamiast mówić tak albo nie, klepały dłonią w stół. Więc jedno uderzenie w stół było na tak, a dwa na nie. Olbrzymom wiodło się dobrze, dopóki nie nastała wielka susza. I kiedy stracili wszystkie plony i nie mieli już wody, król Karpus zebrał ich wszystkich na naradę. Zaproponował wtedy, by najechać kraj Wiślan, bo tam nie było suszy i był on bogaty i piękny. Był tam pośród tych wszystkich olbrzymów jeden młody olbrzym, który z radości na tą propozycję zaczął krzyczeć tak. Olbrzymy popatrzyły po sobie, ale nic się nie stało, więc wszystkie zaczęły krzyczeć tak, 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 tak. Uradzili, że kolejnego dnia wyruszają. Tak też się stało. I kiedy dochodzili już do pogranicza, tam, gdzie powinien zaczynać się kraj Wiślan, okazało się, że właśnie tam wyrosły olbrzymie góry, które nie uniemożliwiły przejście olbrzymom. Zrozpaczone zaczęły krzyczeć nie, nie, nie. I co, pagórki? Te, i wtedy powstały doliny. I tak właśnie powstały Karpaty. A ich nazwa jest na pamiątkę imienia króla olbrzymów. Karpat? Karpus. Karpus. Karpaty. Kiedy pierwszy raz usłyszałam tę legendę, od razu zwróciłam uwagę na to, że Karpaty zostały stworzone dzięki przeciwieństwom, czyli słowom tak oraz nie. Ten opis wydał mi się niezwykle trafny, ponieważ podróżując przez Beskid Niski i Bieszczady, za każdym razem odnajduję kontrasty, które w połączeniu tworzą wyjątkowy krajobraz, kulturę oraz historię. W dzisiejszym vlogu chcemy zaprosić Was na wycieczkę po fragmencie Karpat Zewnętrznych, po Magórskim Bieszczadzkim Parku Narodowym, a także po parkach po stronie ukraińskiej. Wspólnie będziemy odkrywać przeciwieństwa, które tworzą niezwykły pejzaż krainy karpackiej. Kupiłem bilety, mieliśmy kupić bilety online i zaczęliśmy właśnie to robić przez internet, ale przyjechali panowie z Magórskiego Parku Narodowego, no i po 6 zł jest bilet wstępu, jednodniowy. Można kupić też karnety, jak ktoś się na dłużej wybiera, ale na jeden dzień. My znajdujemy się tutaj. Teraz pójdziemy kawałek czarnym szlakiem na Diabli Kamień, a potem z tamtym czerwonym szlakiem do wodospadu Magórskiego i potem sobie zobaczymy od nastroju, albo wrócimy tą samą trasą, albo zrobimy pętlę, ale raczej wrócimy tą samą trasą. Moi drodzy, idziemy teraz pod górę, więc jest chwila na to, aby przekazać Wam parę ciekawostek. Pierwsza ciekawostka jest taka, że Magórski Park Narodowy został założony w 1995 roku. Druga ciekawostka jest taka, że jest to najbardziej zalesiony ze wszystkich parków narodowych w Polsce. Poziom zalesienia wynosi 95%. I co widać? Wszędzie naokoło są po prostu drzewa. A taka trzecia ciekawostka jeszcze, która mi się teraz nasunęła do głowy, jest taka, że od parkingu, tam gdzie teraz idziemy, cały czas się idzie po schodach. Całkiem spoko się idzie. Jesteśmy przy Diablim Kamieniu. Jest to wielki kamień, który powstał z piaskowców magórskich i jest on świetnym przykładem na to, że jak Karpaty właśnie łączą przeciwieństwa, ponieważ miliony lat temu tutaj w tym miejscu był ocean i na jego dnie opadały osady i potem pod wpływem różnych zjawisk one stały się skałą, a pod wpływem ruchów tektonicznych zostały wypiętrzone, no i stworzyły góry.
Część z tych skał, słabsze skały, zostały zniszczone przez wiatr i wodę, ale część z tych mocniejszych skał pozostała i właśnie taką skałą jest Diabli Kamień. I właśnie to świetnie pokazuje, jak Karpaty łączą różne przeciwieństwa, bo tu, gdzie kiedyś było dno oceaniczne, dzisiaj są najwyższe góry Polski. Dzisiejsza wycieczka świetnie obrazuje także to, że w Karpatach łączy się przyroda nieożywiona, czyli na przykład Diabli Kamień, który widzieliśmy, a także ten piękny wodospad, który jest za nami, z przyrodą ożywioną, czyli no, tymi pięknymi lasami, mchami, a także lisem i myszą, którą spotkaliśmy po drodze. Co ciekawe, Karpaty w tej części Europy stanowią największy korytarz ekologiczny, to znaczy umożliwiają wędrówkę na wielkich przestrzeniach zwierzętom, które tutaj mieszkają. Jesteśmy właśnie na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej. Jesteśmy tutaj, aby dowiedzieć się trochę więcej na temat ludzi, którzy mieszkali tutaj kiedyś. Byli to Łemkowie, zamieszkujący Beskid Niski, Bojkowie, którzy osiedlili się w Bieszczadach, rozciągających się także na terenach dzisiejszej Ukrainy, aż po Gorgany, a także Huculi, również żyjący na terenach dzisiejszej Ukrainy. Teorii tłumaczących, skąd właściwie pochodzili i jak pojawili się na tych terenach, jest kilka. Jedna mówi o tym, że byli to ukraińscy chłopi, którzy zbiegli w góry. Druga, że była to ludność rusińska, wypierana na te tereny. A kolejna mówi, że byli to biali Chorwaci bądź Wołochowie, którzy w poszukiwaniu nowych pastwisk wędrowali łukiem Karpat. Na co dzień zajmowali się głównie uprawą roli i wypasem, które na tym terenie i w tym klimacie były ciężką pracą. Większość z nich była wyznania grecko-katolickiego, stąd liczne cerkwie rozsypane po Bieszczadach oraz Beskidzie Niskim. Mieli jednak również swoje tradycje, wierzenia i obyczaje, nie zawsze związane z kościołem, już prędzej z magią. Ich ślady odnajdujemy po dziś dzień, jak choćby symbol rozety karpackiej, która miała chronić i przynosić szczęście. My odnaleźliśmy ją w domu łemkowskim, tak zwanej chyży, którą odwiedziliśmy będąc w muzeum. Opowiadam wam tę historię, ponieważ dziś po tych ludziach została cisza, a po kwitnącym niegdyś życiu nastała pustka. Ten kontrast należy do smutnej historii Karpat. Jesteśmy teraz w Krywe, czyli w miejscu, gdzie kiedyś dawno temu była wieś. Normalnie tutaj były domy, stodoły, gospodarstwa. Do dzisiaj zachowały się jedynie drzewa owocowe, które widać, są zlokalizowane wzdłuż strumienia oraz ruiny cerkwi, która jest tam usytuowana na takim niewielkim pagórku. Nie była taka wielka wieś, bo ona liczyła około 460 mieszkańców. Natomiast no, żyli sobie tutaj ludzie i przez te zawirowania wojenne zostali przesiedleni i domy zostały spalone. Jedyne, co się ostało, to takie ruiny tej cerkwi, do której właśnie teraz się wybieramy. Kiedy skończyły się wojny, niestety tutejsza ludność nie zaznała spokoju, bo zaczęły się akcje wysiedleńcze. Największą z akcji jest akcja Wisła,
i za jej sprawą zabrano stąd około 140 tysięcy osób i wysłano w głąb Polski. Główną przyczyną tych wysiedleń była chęć rozbicia działającej tutaj ukraińskiej armii powstańczej. No niestety jakby skala tych przesiedleń była wprost nieproporcjonalna do ilości ludzi, którzy faktycznie zajmowała się partyzantką. Także ucierpieli niewinni ludzie i co gorsza, żeby oni tutaj nie wracali, zostały spalone doszczętnie ich domy, wioski i wszystko, co tutaj mieli. Także już potem nie mieli dokąd wracać. Po dziś dzień o życiu, które toczyło się tutaj, świadczą cerkwie, a także ich ruiny. Świadczą przydrożne kapliczki rozsiane szczególnie po Beskidzie Niskim. Świadczą, tak jak Łukasz wspomniał, drzewa owocowe, a także liczne cmentarze. Chyba spotkaliśmy Rysia, słuchajcie. Chodź do polowania. Wyglądamy Rysia, ponieważ jesteśmy w Bieszczadzkim Parku Narodowym i Ryś jest tutaj właśnie mieszkańcem tegoż parku i symbolem. Także jeśli sprawdzicie sobie logo Bieszczadzkiego Parku, to zobaczycie właśnie Rysia, czyli takiego kota z charakterystycznymi pędzelkami na uszach. Jeszcze o Bieszczadzkim Parku Narodowym chciałam wam powiedzieć dwa słowa. Otóż powstał on w 1973 roku jako jedyny park narodowy w Polsce chroni zarówno ssaki kopytne, jak i drapieżniki. A został on tutaj utworzony przede wszystkim dlatego, żeby chronić ten wyjątkowy krajobraz. Mam na myśli łąki górskie, czyli połoniny, które nie występują nigdzie indziej jak właśnie tutaj. I za mną właśnie widzicie przepiękny widok rozciągający się na Połoninę Caryńską. Doszliśmy do celu naszej wyprawy. Znajdujemy się na Krzemieńcu albo Trójstyku. Nazwę swoją zawdzięcza to miejsce temu, że spotykają się tutaj granice trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy. I właśnie to miejsce świetnie obrazuje to, że Karpaty łączą różne kraje. By móc zagłębiać kolejne tajemnice i kontrasty Karpat, by jeszcze lepiej poznać ich zawiłą historię, a także by zobaczyć dobrze zachowany folklor, warto wybrać się właśnie na Ukrainę, do trzech wyjątkowych parków narodowych: Beskidy Skolskie, Synewyr oraz na Huculszczyznę. Szczególnie jeśli zatęsknicie za dzikim obliczem Karpat, a także za pustymi szlakami turystycznymi. Park Narodowy Beskidy Skolskie to jedno z najlepszych miejsc wypoczynkowych na Ukrainie. Teren jest zróżnicowany i każdy znajdzie coś dla siebie. Górscy piechurzy mogą wybrać się na Paraszkę albo Magurę. Osoby lubiące spokojniejsze trekkingi mogą wybrać się do Kamieneckiego Wodospadu, a ci, którzy szukają relaksu, będą mogli zatrzymać się w jednym z lokalnych uzdrowisk.
Cynewyr to największe jezioro Karpat ukraińskich, które znajduje się na wysokości 989 metrów. Żywiołem parku o tej samej nazwie jest zdecydowanie woda. Można natrafić tutaj także na mniejsze jeziora, a także rzeki i wodospady. Na Ukrainie akcja Wisła nie miała miejsca, dlatego wciąż żywe są tam tradycja i folklor górali karpackich. Aby móc się im przyjrzeć, należy wybrać się na Huculszczyznę, gdzie wciąż można znaleźć ludzi żyjących jak dawniej. Jeśli będziecie w tym regionie, możecie zdobyć najwyższy szczyt Ukrainy, Hovarlę. Warto wybrać się również na szczyt Pop Iwan, gdzie znajdują się pozostałości po obserwatorium astronomicznym, które zostało zbudowane staraniem rządu Rzeczpospolitej tuż przed II wojną światową. Można wybrać się także nad wyjątkowe jezioro o pięknej nazwie Niesamowite. Kiedyś tereny Karpat były słabo zaludnione i dostępne tylko dla nielicznych. Potem nastąpiła wielka pustka. A dziś należą do nas wszystkich. Do mieszkańców, którzy żyją tutaj od lat, ludzi napływowych, a także do nas turystów, którzy kochamy wędrować po górach i dolinach. To na nas spoczywa odpowiedzialność za tę ziemię i za to, co przekażemy kolejnym pokoleniom. Wierzę, że będzie to natura, spokój, a także historie tych, którzy choć odeszli, wciąż są obecni.